tym odcinku opowiem Wam o tym, jak postępować, by czuć się bezpiecznie w wodach, w których pojawiają się rekiny. Rekiny należą do ryb rozpoznawalnych, wręcz medialnych i w końcu takie, które wzbudzają w ludziach skrajne emocje. Prawda jest taka, że większość rekinów jest niegroźna i rzadko kiedy interesuje się ludźmi. Na spotkanie z rekinami największe szanse mamy u wybrzeży Florydy, ten tak zwany słoneczny stan otoczony przez wody Zatoki Meksykańskiej na zachodzie i Oceanu Atlantyckiego na wschodzie, to najpopularniejszy cel podróży na świecie. W tamtejszych wodach odnotowano ponad 100 przypadków kontaktu człowieka z rekinem. Na ich podstawie opracowano kodeks uniwersalnych zasad, które pozwalają turystom uniknąć ataku rekina. Jeśli kiedyś zostaniecie zaatakowani przez rekina, ogólna zasada brzmi: zrób wszystko, aby uciec. Nie należy wchodzić do wody, jeśli obecne są w niej rekiny. Są na świecie gatunki potencjalnie groźne. Należą do nich szczytowe drapieżniki wyposażone w rewolwerowe szczęki, czyli takie, w których garnitur zębów odnawia się przez całe życie. Do najgroźniejszych gatunków należą żarłacz tępogłowy, rekin biały, żarłacz białopłetwy i tygrysi. Żarłacz z zaokrągloną głową żyje w ciepłych wodach oceanicznych. Jest jednym z kilku gatunków wpływających do wód słodkich. Dociera w głąb lądu, nawet do Amazonki. Miewa do 3 metrów długości, więc z powodzeniem jest w stanie pochwycić człowieka. A musicie wiedzieć, że nie jest wybredny. Nurkowie raczej relaksują się w obecności ryb spokojnego żeru, a do takich należą gatunki rekinów osiągające największe rozmiary. Rekin wielorybi i olbrzymi znane są z łagodnego usposobienia. Większość czasu spędzają spijając z wody plankton. Pływanie z nimi najczęściej wpływa na ludzi kojąco, choć wrażenie pozostawia wlot do paszczy szeroki na 2 metry. Jeśli zobaczycie rekina, nie próbujcie go dotykać. Jak u ludzi, główne narządy zmysłów znajdują się na głowie. Są to oczy, nozdrza i otwory czuciowe odbierające słabe sygnały elektryczne. Gdy rekin atakuje lub zbliża się do nieznanych obiektów, przysłona migawkowa zakrywa oko. Wzrok rekinów jest znacznie słabszy niż ryb kostnych, oczy mają nikłą zdolność rozdzielczą i nie rozróżniają kolorów. Przed kąpielą z rekinami unikajcie jaskrawych kolorów ubrań i nierównomiernej opalenizny. Rekiny szczególnie dobrze widzą kontrast. Przed wejściem do wody zaleca się, aby zdjąć błyszczącą biżuterię. Odbijające się w niej światło przyciąga rekiny, ponieważ biżuteria wygląda jak lśniące rybie łuski. W krytycznym momencie kontrolę nad celnością ataku przejmują ampułki Lorenziniego. Są to czujniki słabych impulsów elektrycznych, wzbudzane przez skurcze mięśni ratującej się ucieczką ofiary. Z przepływającą przez nozdrza wodą stale docierają do rekinów zapachy. Nie wchodźcie do wody, jeśli się skaleczycie. Rekiny potrafią momentalnie wyczuć krew, a także źródło jej pochodzenia. Nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu, bo to sprawia, że możecie nie otrzymać pomocy, kiedy będzie Wam potrzebna. Rekiny najczęściej atakują osoby, które samotnie korzystają z aktywności w morzu, dlatego bezpiecznie jest pływać w grupie. Należy unikać kąpieli w nocy, o świcie lub o zmierzchu. Wiele rekinów jest w tym czasie najbardziej aktywnych. Żarłacz tygrysi poluje nocą blisko brzegu, je wszystko od miękkich meduz po twarde żółwie morskie. Unikajcie wód, w których prowadzone są połowy, czy też takich, w których pojawia się bardzo dużo ryb naprzynęte. Zwabiają one rekiny, a te momentalnie wpadają w szał głowów. Korzystając z kąpieli, nie rozpryskujcie dużych ilości wody. Energiczne, niekontrolowane ruchy mogą przywabiać rekiny. Rekiny mają doskonale rozwinięte ciałka zmysłowe narządu linii bocznej. Są one szczególnie wyczulone na wibrację wywołaną przez nieskoordynowane ruchy schorowanych zwierząt, które najczęściej padają łupem rekinów. Tym tłumaczy się ryzyko, jakie ponosi pływak wzburzający wodę na powierzchni. Zachowajcie ostrożność w pobliżu mielizn lub stromych zboczy. Są to miejsca, w których rekiny szczególnie lubią przebywać. Spójrzmy może z innej perspektywy, jak rekiny widzą osoby, które uprawiają sporty wodne. Ataki na ślizgaczy surfingowych zdarzają się blisko kolonii fok lub uchatek. Gdy człowiek zwiesza kończyny poza deskę surfingową, ma od dołu kształt podobny do tych zwierząt, stąd pomyłka rekina. W środowisku naturalnym dla rekinów wyróżnia się dwa rodzaje starć tych ryb z człowiekiem. Ataki sprowokowane będą skutkiem świadomego kontaktu człowieka z rekinem. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej podczas odhaczania rekinów lub też wyjmowania ich z sieci rybackich. Ataki niesprowokowane zdarzają się, gdy rekin próbuje nawiązać pierwszy kontakt. Zwracajcie uwagę na
znaki ostrzegawcze. Rekiny mogą zaatakować nawet ludzi brodzących w wodzie. Co roku rejestruje się około 80 ataków niesprowokowanych, z czego zaledwie 6 kończy się dla człowieka tragicznie. Biorąc pod uwagę liczbę ludzi korzystających z aktywności w morzach i oceanach, statystyki te nie są zatrważające. W naturalny rytm życia rekinów pasowała się para filmowców z Australii. Valerie i Ron Taylor już w 1967 roku przyłączyli się do ekspedycji naukowej mającej na celu zarejestrowanie życia na wielkiej rafie koralowej. Nakręcili filmy dokumentalne o rekinach i byli pierwszymi ludźmi, którzy sfilmowali żarłacze białe bez ochronnej klatki. Ich prace obejmowały także inne gatunki, żarłacze błękitne czy też nurkowanie wśród stada oceanicznych żarłaczy białopłetwych. Dokument odniósł spory sukces i przyciągnął uwagę Stevena Spielberga, który zaproponował tym filmowcom nakręcenie sekwencji do filmu Szczęki. Niesmak po thrillerze pozostał, dlatego w filmie Tańcząca z rekinami Valerie Taylor pokazuje już naturalne zachowanie rekinów w środowisku. Żeby zaprzyjaźnić się z rekinami, niekoniecznie musimy karmić je w lśniącej zbroi. Każdy z nas może poznawanie rekinów rozpocząć od czegoś prostszego. Przeczytania rzetelnego artykułu, obejrzenia atlasu ryb, czy też wizyty w publicznym akwarium, która często podszyta jest dreszczykiem emocji, szczególnie w porze karmienia.